tej torbie, którą trzymam w ręce, jest 100 tysięcy złotych w 100-złotowych oznaczonych banknotach. Wielu ludzi przez całe swoje życie marzy o tym, żeby mieć taką torbę z pieniędzmi i móc z nimi zrobić, co chcą. Marzą o tym, bo wydaje im się, że gdyby mieli takie pieniądze, to byliby szczęśliwi. To od razu wszystko w życiu się poukłada. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Autor listu Piotra ma nam do powiedzenia dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że każdy, który wierzy, każdy, kto żyje wiarą w zmartwychwstanie, ma na dostęp do nadziei, która daje życie, pełnej życia nadziei. I to tak pełnej życia, że nawet prześladowania, nawet trudności, nawet doświadczenia, o których pisze autor listu, nie są w stanie człowiekowi nic z tej nadziei odebrać, z jej wartości, z jej siły, którą daje. I jest też takim dziedzictwem, takim majątkiem, który nigdy nie traci na wartości, nawet w momencie śmierci człowieka. Autor listu zachęca do tego, żeby tego się trzymać bardzo mocno i nie dać sobie zabrać tej nadziei pełnej życia. Powiedziałem na początku, że w torbie mam 100 tysięcy złotych. I to prawda. Tylko jest to 100 tysięcy złotych, które już nie ma swojej wartości. To sprasowanych tyle banknotów 100 złotowych, że łącznie miało kiedyś wartość 100 tysięcy. Teraz tej wartości nie mają. Podobnie jak autor listu napisał o tym, że złoto i wszystkie inne wartości przemijają i tracą się. Traci się ich wartość, ich znaczenie. Pozostawia nas z pytaniem, co się dla ciebie liczy?